Hejo, z tej strony Aixa, a dzisiaj mam dla was takie krótkie Q&A. Miało być trochę dłuższe, ale jednak za każdym razem, gdy je robiłam, to wychodziło nieco za długie. No tak, z tyłu będziecie mieli, jak trenuję konie, a ja będę odpowiadała na pytania, które zadaliście mi w komentarzach pod filmami, pod dwoma filmami, i wybrałam te takie jakby najczęściej zadawane, te takie, które nie były zadawane, które były zadawane tylko raz, to na nie odpowiedź prawdopodobnie znajdziecie w opisie, jeżeli będzie mi się chciało napisać, ale no. Więc kochani, zaczynajmy. Pierwszym i podstawowym pytaniem, które się pojawiało, było: jak masz na imię? No, jeżeli ktoś nie zagląda w opis kanału, to szkoda, ponieważ tam właśnie w opisie kanału jest napisane, że mam na imię Daria. A drugim najczęściej zadawanym pytaniem było: ile masz lat? Mam jak na razie jeszcze 13 lat, ale w tym roku będę miała już 14, więc pewnie powiecie, że jestem stara, chociaż wcale taka stara nie jestem, ale jestem już tu legalnie, więc nie możecie mnie za to zbanować. Od kiedy grasz w SSO? W SSO gram od 2016 roku. Który masz poziom na SSO? Mam 19 poziom. Ponad połowę 19 jest bardziej bliżej 20. Ile masz koni? Mam 23 konie na SSO. No nie jest to duża liczba, nie jest to też mała liczba. Jest to taka przeciętna liczba koni, myślę. No, mam praktycznie większość koni mam po jednej rasie. Jedyne konie, których mam więcej, jedyna rasa, której mam więcej niż jeden, to kucyk Jorwik. Tak, mam kucyków Jorwik aż chyba 5 czy 6. Mam, no, mam 4 nowe i jednego starego, czyli mam 5, więc no. Którego konia lubisz najbardziej? Najbardziej lubię, jeżeli o te takie moje konie, które zakupiłam, konia hanowerskiego, który ma na imię Redriver. Nie wiem dlaczego, ale po prostu go lubię. Może dlatego, że kocham jabłkowite konie w SSO. A drugim moim ulubionym koniem jest Muhibu Mazur. Nie wiem, jak to się czyta, ale w każdym razie jest to ruskie imię. Jest to Konemarek i myślę, że większość z was go zna z moich music video. No, na pewno chociaż raz widzieliście tego Konemara, jeżeli oglądacie mój kanał. Kiedy parodia? Nie jest to zadane spod filmów z Q&A, ale jest to bardzo często zadawane pytanie w komentarzach. Więc odpowiadam: kiedy parodia? Parodia nowa niedługo. Nie wiem kiedy, ale myślę, że tak gdzieś za tydzień powinna być ta parodia. I też, dlaczego nie robisz parodii aż tak często? Bo zwyczajnie nie chcę robić naciągnionych parodii, chcę zrobić parodię jakoś bardziej porządnie niż tak bardziej badziewnie. Bo wiem, że są osoby, które robią to naprawdę badziewnie, a jednak mają wyświetlenia. Nie mówię tutaj zników, ale większość parodii, które mam wyświetlenia, są zrobionych fajnie. Lecz są też parodie, które moim zdaniem są totalnie bezsensowne. Czym nagrywasz i czym montujesz? Nagrywam Frapsem, a montuję Sony Vegas Pro 13 i nie zamierzam przenosić się na After Effects. Znaczy, z jednej strony chciałabym, ale z drugiej strony to tak troszeczkę słabo, ponieważ totalnie tego programu nie kumam i After Effects jest dla mnie jedną wielką czarną magią. Kiedyś próbowałam, ale mi to nie wyszło, więc postanowiłam zostać przy Sony Vegasie. I myślę, że na razie na dłuższą metę przy nim zostanę, bo jest naprawdę bardzo fajny program i naprawdę bardzo fajne rzeczy da się w nim zrobić. Co to za postać? Postacie! Chodzi tutaj ogólnie o moje music video, które, jak wiemy, nie pojawiają się tylko ze Star Stable już od dłuższego czasu, ponieważ kiedyś rzucałam tylko Star Stable, ale gdzieś tak od października, września pojawiają się również anime music video, music video z filmami, różnymi serialami, też serialami jeszcze chyba nie było, ale pojawiają się też chyba animasz, wrzuciłam chyba dwa, jak wydresować smoka. Polecam gorąco, ta bajeczka. Byłam ostatnio na trzeciej części i trzecia część bardzo spoko. Chociaż te dwie były też bardzo fajne, ale też takie, no były trochę lepsze fabularnie, ale trzecia pod względem graficznym wygrywa. No ale wracając do tematu, to postacie owe pochodzą głównie z anime Attack on Titan. Jest to głównie Kenny, którego możecie zobaczyć na moim awatarze. Ale pochodzą również z Bungo Stray Dogs, ze Strażników Galaktyki,
No, głównie to w opisach macie napisane, a jeżeli nie ma napisane, to nie ma napisane, a jeżeli ktoś nie zagląda w opisy, to przykro mi, trzeba było zajrzeć w opis. Czy grasz w Alicję Online? Tak jakby, ponieważ mam na tym konto i czasami mi się zdarza na to wejść, ale to naprawdę zależy. Czy w tym roku jedziesz do Bożkowa? Pewnie, że jadę, drugi turnus jak zwykle. To znaczy, mam nadzieję, że uzbiera się ekipa, ale raczej pojadę na pewno, ponieważ nie chcę tak jakby opuścić tego roku jakoś. Wydaje mi się, że w tym roku dużo osób z naszej ekipy, których nie było w zeszłym, wróci, mam przynajmniej taką nadzieję. Czy przed tym kanałem były jakieś inne kanały? Też widziałam takie pytanie i tak, były inne kanały przed tym kanałem, były dwa kanały. Jeden z nich może ktoś z was zna, jest to kanał Lily Love. Liliowe, jak ktokolwiek tam woli czytać. Był to kanał, na którym były dwa filmy. Ma on około 100 iluś tam subskrypcji. I jeden film miał ponad 100 tysięcy wyświetleń. Ma ponad 100 tysięcy wyświetleń. Nadal możecie go znaleźć na YouTubie. Jest to moja kolekcja MLP kucyków pony. I czy zamierzy... Drugi kanał był to, nie pamiętam jak on już się nazywał, ale była na nim wrzucona moja stajnia Szlajś i on chyba już nie jest dostępny na YouTubie. Chyba go usunęłam. A ten kanał jest to Aleksa Shadow Parki. Coś do mnie dzwoni, wybacz. Okej, wybaczcie za to, ale już zapomniałam, co ja wtedy mówiłam. No ale tak, powiem wam, że będzie więcej Q&A na pewno. I to nie jest ostatnie. Więc to by było na tyle. Ja was żegnam i papa, do następnego filmiku. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że jeżeli chcecie jakieś pytania zadać takie nieco inne, to możecie zadawać je w komentarzu, ponieważ następne Q&A będzie już na pewno trochę dłuższe. Więc ja was żegnam i papa, do następnego filmu.